Dalszy ciąg tekstu o płynnych owocach pochodzi z czasopisma Polskie Zioła, numer 9. Metodyka przyrządzania płynnych owoców sposobem domowym. Dokończenie. Jeżyny dają sok bardzo smaczny i czysty. Można je łączyć z czarnymi jagodami i porzeczkami. Maliny dają moszcz bardzo aromatyczny, ale mdły. Dlatego lepiej jest łączyć je z czarnymi porzeczkami. Agrest używa się do przerobu, jeżeli nie jest całkiem dojrzały, ponieważ w przeciwnym razie moszcz jest bardzo kleisty. Lepiej jest łączyć agrest z innymi owocami, dodatek 10% czarnych porzeczek lub 15-20% wiśni o ciemnym soku daje moszcz smaczny, łagodnego koloru. Owoce muszą być o cienkiej skórce. Poziomki i truskawki o czerwonym miąższu dają moszcz przyjemnego smaku, ale trochę mdły. Przez to dla poprawienia go dodajemy około 20% czarnych porzeczek lub do 50% czerwonych, albo też 10% rabarbaru. Rabarbar lepszy jest czerwony z cienką skórką. Nie należy obierać łodyg, lecz uważać, aby najmniejsza cząstka liścia nie pozostała przy łodydze. Kraje się łodygi na kawałki parocentymetrowej długości i dodaje się około 10% poziomek, które moszcz ten bardzo uszlachetniają. Rabarbar musi być zaraz zużytkowany po zerwaniu. Żurawiny dają moszcz bardzo wydajny, smaczny i orzeźwiający. Jest to owoc tani, a mamy go w wielkiej obfitości na Kresach Wschodnich, przeto przerabianie jagód na moszcz ma wielką przyszłość przed sobą. Należy przypuszczać, że żurawiny w połączeniu z malinami lub truskawkami dadzą wyśmienity moszcz, a koncentrację moszczu z samych żurawin uważać można by za równowartościową z rumem jamajskim itd. Gruszki dają moszcz kleisty i mdły, połączone z kwaśnymi jabłkami, mogą być zużytkowane. Dla niemowląt moszcz z gruszek jest bardzo zdrowy. Do jabłek dodaje się najwyżej 10% gruszek i to z odmian kwaśnych. Niektóre gruszki zawierają dużą ilość garbnika, mianowicie odmiany dziko rosnące, które nawet same nadają się do przeróbki. Borówki same nie nadają się na płynne owoce, dopiero w połączeniu z żurawinami wydają dobry moszcz. Badania w tym kierunku będą jeszcze prowadzone. Do przeróbki na płynne owoce nadają się jeszcze dereń, kornelkirsche, trześnia czarna i różowa, tarnina, szlechdor, głuk, pigwa, czarne jagody leśne i czarne jagody o białym miąższu, łochonia. Czy jarzębina nadaje się do przeróbki na płynne owoce, należy wątpić. Niechaj jednak ci, którzy chcą w tej dziedzinie pracować, przeprowadzą próby. Śliwki nie nadają się wcale, po płynnych owoców stosuje się je do powideł. Dla dopełnienia opisu właściwości poszczególnych gatunków owoców podajemy tabelkę wydajności ze wskazaniem potrzebnej ilości wody i cukru. Są to wskazówki orientacyjne, gdyż dokładnych proporcji określić niepodobna. Zależą one od stopnia dojrzałości owoców, od warunków atmosferycznych, mniej lub więcej pogodnego i słonecznego lata oraz od położenia, w jakim owoce rosną. Robiąc moszcz, należy wykonać małą próbę osłodzenia według tabelki, a następnie dodawać cukier, wodę lub sok do póty, dopóki próba nie wyda zadowalającego wyniku. Dla orientacji dodać należy, że najlepszy jest napój wtedy, gdy kwaśność utrzymuje się w ramach od 7 do 15%. Do jabłek ani winogron nie dodaje się wody ani cukru. Niedopuszczalne jest w ogóle dodawanie do moszczu jakichkolwiek bądź środków chemicznych konserwujących. Chcąc dobrać najlepszy według smaku moszcz, dobrze jest zrobić na razie kilka prób małych i dosładzać. Dla orientacji dodać należy, że woda winna być podgrzana do 40 stopni Celsjusza. Cukier zawsze w formie syropu, np. 5 kg cukru i 2 litry wody wrzącej, mieszać aż wyjdą szumowiny, które zbiera się 3 razy. Dla strącenia wlać łyżkę wody. Syrop przefiltrować przez płótno,
Żeby uchronić przed fermentacją, dobrze jest dodać odrobinę kwasu cytrynowego. Syropu gotować nie należy. Sposób wyrobu płynnych owoców podzielić można na szereg czynności, z których najważniejsze są: przygotowanie owocu, otrzymywanie soku owocowego, przygotowanie do pasteryzacji, przygotowanie naczyń do pasteryzacji, pasteryzacja soków owocowych, przechowywanie płynnych owoców. Przygotowanie owoców do przeróbki. Jakość i smak płynnych owoców w zupełności uzależniony jest od surowca użytego do przeróbki. Najodpowiedniejsze są tu owoce świeże, dojrzałe, zdrowe, o smaku winno-słodkim. Owoce niedojrzałe, o smaku kwaśnym lub gorzkawym, albo przejrzałe, nie nadają się do fabrykacji moszczu owocowego. Najlepiej poddawać owoce przeróbce zaraz po zerwaniu ich z drzewa. Jeśli natomiast zachodzi potrzeba przechowywania owoców przez jakiś czas, należy starać się o to, by miejsce było czyste, suche, chłodne i dobrze przewietrzone. Wszelkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i przerabiania owoców muszą być nie tylko czysto myte, ale od czasu do czasu odkażane za pomocą siarki, którą w ilości w 2 gramów na 1 metr sześcienny pomieszczenia zapala się i tak pozostawia przez 24 godziny po uprzednio dokładnym zamknięciu i uszczelnieniu miejsca odkażanego. Podłoga, jak i urządzenie pomieszczenia musi być często szorowane dobrze ciepłą wodą z dodatkiem sody. Jeśli posadzka jest cementowa, należy ją często zmywać wodą wapienną lub farmaliną rozcieńczoną. Sufit i ściany trzeba co jakiś czas starannie wybielić, szczególnie jeśli na nich pojawia się pleśń. Jeżeli owoce są zabrudzone lub zakurzone, należy je dokładnie umyć. W ten sposób usuniemy również wiele mikroorganizmów, jak drożdże, bakterie i pleśń, które chociaż niewidoczne dla oka, pokrywają całą powierzchnię owoców. W niektórych wypadkach przerobu owoców, np. przy fermentacji winnej, mają być wymienione drobnoustroje użyteczne, przy przetwarzaniu jednak owoców na napoje bezalkoholowe są szkodliwe i jeśli ich dostęp nie będzie uniemożliwiony, wywołać mogą skwaśnienie i zepsucie całej partii przerabianego surowca. Dlatego też wszelkie naczynia i beczki muszą być bardzo gruntownie umyte i wyszorowane, oczyszczone z resztek owoców, odkażone najlepiej przez wysiarkowanie ich. Przy spalaniu siarki zwrócić należy uwagę na wydzielający się przy tym dwutlenek siarki, który jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Po odkażeniu zarówno pomieszczeń, jak i naczyń należy je więc gruntownie przewietrzyć. Po zważeniu, umyciu dokładnym owoców muszą one być odsączone od wody. Nie należy ich obierać ze skórki, wydrążać lub usuwać pestek. Owoce takie jak wiśnie bez ogonków, porzeczki, truskawki i inne układa się na przykład na sicie, po czym zanurza w wodzie i lekko wstrząsa. Malin nie należy myć, trzeba je tylko przebrać, usunąć listki, ogonki i inne zanieczyszczenia. Otrzymywanie soku owocowego. Owoce miażdżymy na młynku lub szarpaczu. Młynek, podobnie jak i inne narzędzia i naczynia, muszą być z nierdzewnego metalu. Jagody miażdżyć można na tak zwanym gniotowniku. Dwa walce umieszczone obok siebie na osiach poziomych, obracających się do siebie przy pomocy korby. Nad walcami umieszczony jest zbiornik na owoce. Otrzymaną w ten sposób miazgę umieszczamy w mocnej tkaninie i wyciskamy następnie w prasie śrubowej. Wydłoczyny owocowe zalać można dwukrotnie niewielką ilością wody, mniej więcej na 10 kg owocy, pół litra wody, i wycisnąć dokładnie. W ten sposób uzyskać można około 70% soku w stosunku do użytego surowca. Przygotowanie soku do pasteryzacji. Z wyjątkiem soku jabłkowego i moszczu otrzymanego z winogron, wszystkie inne soki należy rozcieńczać i nieco dosładzać stosownie do wymagań smakowych. Sok uzyskany po wyciśnięciu owoców na ogół przedstawia się w formie mniej lub więcej gęstej cieczy, którą należy wyklarować, zanim zostanie poddana procesowi pasteryzacji. Istnieje kilka sposobów klarowania soku owocowego. Pierwszy to ogrzewanie soku w naczyniu emaliowanym lub aluminiowym do temperatury 75 stopni Celsjusza.
przy ustawicznym mieszaniu. Z chwilą, gdy sok osiągnie tę temperaturę, ogrzewanie przerywa się, pozostawia go do ostygnięcia, a następnie wlewa do wysokiego naczynia w celu odpadnięcia osadu na dno. Klarowny sok zlewa się z nad osadu ostrożnie, rurką gumową, do drugiego naczynia. W celu ułatwienia klarowania soków używa się azbestu, węgla drzewnego, subtelnie zmielonego i oczyszczonego lub tzw. filtragolu, preparat enzymatyczny. Przy klarowaniu soku jabłkowego poleca się użytkowanie taniny i żelatyny, które w postaci roztworów dodawane kolejno do danego soku wywołują powstawanie grubego, kłaczkowatego osadu, który opadając na dno klaruje w ten sposób roztwory soków. Klarowny sok owocowy można jeszcze przefiltrować przez flanelę, by w ten sposób usunąć resztki części stałych zawieszonych w płynie. Przygotowanie naczyń do pasteryzacji. Zarówno butelki, jak i korki czy kapsle gumowe muszą być przed pasteryzacją bardzo dokładnie wymyte w gorącym, 2% roztworze sody, kwasie siarkowym lub specjalnym preparatem P3 lub P3S. Korki muszą być nowe, niepodziurawione. Przed użyciem należy butelki przepłukać kilka razy gorącą wodą. Pasteryzacja soku. Najważniejszą częścią pracy przy wyrobie płynnych owoców jest ich pasteryzacja, która polega na poddaniu soku owocowego temperaturze 75 stopni Celsjusza przez 30 minut, w której giną wszelkie bakterie, grzybki, drożdżaki i inne, przy czym witaminy nie giną. Po napełnieniu przygotowanych, jak wyżej wspomniano, butelek, napełnia się je sokiem owocowym, pozostawiając niewielką przestrzeń wolną. Korkuje je i wkłada do kotła na umieszczonej na dnie podstawce. Do kotła wlewa się następnie wodę ogrzaną do 40 stopni Celsjusza i kocioł lekko podgrzewa, tak by temperatura nie przekraczała 75 stopni Celsjusza. Po upływie pół godziny kocioł zdejmuje się z ognia, po ostudzeniu wyjmuje się butelki i parafinuje korki celem ich lepszego uszczelnienia. Pasteryzację soków przeprowadzać można również w balonach. Spala się kawałki bibuły napojonej siarką we wnętrzu balonu w celu jego odkażania, a następnie wlewa do niego ogrzewany do 75 stopni Celsjusza sok owocowy, po czym balon zamyka korkiem gumowym zaopatrzonym w lewar szklany ze ściskaczem oraz filtr powietrzny. Przechowywanie płynnych owoców. Butelki lub balony z płynnym owocem, zaopatrzone w etykietę z nazwą i datą, przechowywać należy w temperaturze poniżej 15 stopni Celsjusza, gdyż w wyższej nastąpić może fermentacja, w miejscu suchym, chłodnym, ciemnym, przewiewnym. Od czasu do czasu butelki należy obejrzeć i sprawdzić, czy która nie ulega zepsuciu. Jeśli by się okazało, że w butelce znajduje się pleśń lub napój fermentuje, należy go zaraz użyć lub poddać powtórnej pasteryzacji. Stała kontrola przygotowanych butelek z płynnym owocem jest więc konieczna dla każdego, kto zamiast strat chce sobie zapewnić ten nowoczesny, bezalkoholowy napój w najwyższej jego jakości na długi okres czasu. Dziękuję za uwagę.